wszystkie nazwy ulic banderowskie, nazwy stadionów muszą zmienione zostać. Koleżankę Maję Ignaś, która także jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wolne Podkarpacie, o interpretację wiersza pod tytułem Wołyń pamiętamy, a jednocześnie proszę o brawa dla autorki, także która jest członkiem naszego stowarzyszenia, do Eweliny Rak. Płoną wsie zalane krwią niewinnych ciał. Płonie i mój dom. Mamo, idą po nas. Chcą zabijać, niszczyć. Uciekajcie, krzyczy tata. Weź ze sobą siostrę, brata. Banderowskie siły zła najeżdżają w Wołyń nasz. Władziu, córko moja, oni piłą rżnęli ciała, oni rozpruwali brzuch, a na palach ty widziałaś dzieci polskich cmentarz rósł. Od siekiery spadła głowa Lacha, a na ścianie płynie krew. Tam malutki Polak leży. Tam jest śmierć, bestialska śmierć. Władziu, ty wiedziałaś, oni w każdy dzień inną śmierć Lachom chcieli nieść. Ty widziałaś wszystko, jak nas zagonili na pastwisko, jak strzelali prosto w twarz. Rozpacz, Władziu, rozpacz, przeraźliwy płacz. Biegłaś boso długi czas, a twój tatko ukochany? Czemu strzelasz? Przecież znamy się od lat. Przez sąsiada, banderowca rozstrzelany, to był Lach. Banderowskie siły zła wyrywały serca nam. Władziu, biegnij i oglądaj się za siebie, bo strzelają i do ciebie. Biegłam boso długi czas. Biegłam boso jak we mgle. Tatko, tatko, nie ma cię. Szanowni Państwo, ciśnie się na usta, żeby dodać, że to było najgorsze, że sąsiad rżnął sąsiada i Polacy nie mogli w to uwierzyć, że to może nadejść, że to może przyjść. Nie opuszczali swych domostw, trzymali się ich kurczowo, bo przecież to był dobytek ich całego życia. A jednak to się stało i musimy o tym pamiętać. Wyciągać wnioski z przeszłości.